Nauczanie domowe. 9 listopada. Księga Ezechiela, rozdział 47, wersety 1 i 2, 8 i 9 oraz 12. Podczas widzenia otrzymanego od Pana zaprowadził mnie anioł z powrotem przed wejście do świątyni, a oto wypływała woda spod progu świątyni w kierunku wschodnim, ponieważ przednia strona świątyni była skierowana ku wschodowi, a woda płynęła spod prawej strony świątyni na południe od ołtarza. I wyprowadził mnie przez bramę północną na zewnątrz i poza murami powiódł mnie do bramy zewnętrznej skierowanej ku wschodowi. A oto woda wypływała spod prawej strony świątyni na południe od ołtarza. Anioł rzekł do mnie, woda ta płynie na obszar wschodni, wzdłuż stepów i rozlewa się w wodach słonych. I wtedy wody jego stają się zdrowe. Wszystkie też istoty żyjące, od których tam się roi, dokądkolwiek potok wpłynie, pozostaną przy życiu. Będą tam też niezliczone ryby, bo dokądkolwiek dotrą te wody, wszystko będzie uzdrowione. A nad brzegami potoku mają rosnąć po obu stronach różnego rodzaju drzewa owocowe, których liście nie wienną, których owoce się nie wyczerpują. Każdego miesiąca będą rodzić nowe, ponieważ ich woda przychodzi z przybytku. Ich owoce będą służyć za pokarm, a ich liście za lekarstwo. Widzenie Ezechiela jest prorocze w wielu wymiarach. Możemy też to proroctwo odnosić do współczesnej duchowości czy przeżywania swojej wiary. Mamy bowiem obraz i w tym obrazie skutki tego, co prorok zobaczył. Ten obraz to woda spod progu świątyni, która otacza ołtarz od południa. Ważne jest miejsce, świątynia, jej próg i ważny jest ołtarz, który jest oblewany od południa przez ten strumień wody. W tym obrazie płynie woda po stepie na wschód. Step jest tutaj symbolem miejsca mało użytecznego, mało sprzyjającego, mało bogatego w roślinność, w zwierzęta. I dalej czytamy, że rozlewa się ta woda w wodach słonych, co z kolei jest symbolem śmierci, nieurodzaju, niemożliwości przetrwania. W drugiej części prorok widzi skutki tej wody, która bierze początek w świątyni. Słone wody stają się zdrowe. To, co wypływa ze świątyni, uzdrawia świat. Uzdrawia to, co chore w całej rzeczywistości. Zwierzęta, które są tam liczne, mają wodopoje. Pozostają przy życiu. Ryby mogą normalnie funkcjonować, ponieważ ich przestrzeń życiowa stała się sprzyjająca dla ich rozwoju, dla ich życia. Podsumowaniem jest to, że wszystko będzie uzdrowione. Możemy zatem odkrywać wiele aspektów naszego życia duchowego, kiedy widzimy, że ze świątyni, spod ołtarza, wypływa woda łaski, wypływa dar Boga, który uzdrawia świat, uzdrawia wszystkie rzeczywistości i daje możliwość normalnego rozwoju. My sami też mamy odkrywać to, że właśnie w świątyni, na ołtarzu, czytaj w czasie Eucharystii, wytryska źródło żywej wody. Wody, która przynosi życie. Wody, która pozwala uzdrowić to wszystko, co chore, niemocne, grzeszne. Otwarte serce Jezusa, nazwijmy to wprost, stało się źródłem tej wody. I drugi skutek to rosnące drzewa owocowe na obu brzegach. Czytamy o tych drzewach, że mają rosnąć. Jest to więc nie tylko obraz Bożego działania, ale też zaproszenia do tego, żebyśmy współdziałali.
żebyśmy przyczynili się do tego, żeby wyrastały takie drzewa owocowe po obu stronach strumienia łaski. I tutaj też nasze zadanie i nasza decyzja, jakie to będzie drzewo. Ponieważ owoce są zapewnione, ale jego rodzaj, sposób funkcjonowania zależy od nas. Czytamy w tym opisie, że liście nie więdną. To symbol ciągłej żywości, żywotności, świeżości. Tych, którzy czerpią wodę ze świątyni. Tych, którzy korzystają z tej łaski, która wypływa od ołtarza Chrystusa. I słyszymy o owocach, które się nie wyczerpują. O owocach, które wystarczają, które dostarczają wszystkiego, co potrzeba. Każdej witaminy i każdego składnika niezbędnego do normalnego funkcjonowania. Jest też podsumowanie, które pokazuje właśnie to, że owoce są pokarmem, a liście lekarstwem, które pozwalają nam też zobaczyć, że Eucharystia wzmacnia i uzdrawia wszystkie wymiary ludzkiego życia, naszego ducha, naszą duszę, nasze ciało. I dlatego to proroctwo Ezechiela może być bardzo eucharystycznie rozumiane i powinno tak być. Widzimy skuteczność Eucharystii. Widzimy moc ducha. Widzimy żywą modlitwę i łaskę płynącą ze świątyni. Wszystkie wymiary tutaj opisane, bardzo plastycznie wymalowane, pozwalają nam jeszcze z większą ufnością korzystać z tego daru, z tej łaski, która wypływa z Eucharystii. A nawet kiedy mowa tutaj o tym, że co miesiąc te drzewa wydają owoc, można też odnieść ten detal choćby do pobożności dotyczącej pierwszych piątków miesiąca. Co miesiąc masz owoc, co miesiąc masz ożywienie i co miesiąc na nowo przychodzi łaska, która wszystko uzdrawia. Niech w tym korzystaniu ze strumieni wody żywej, płynącej od ołtarza, dotyka Ciebie w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.